teraz jestem na emeryturze. No i pojawiłem służbę, na której na miejscu ja podjąłem decyzję o ściągnięciu sieci. Poprosiłem pana Stanisława z uwagi na to, że była minusowa temperatura. Ale poprosiłem do mojego przyjazdu, że już, żeby te sieci zdjęły. Ja byłem na miejscu, pana nie było. Tak, dokładnie. Czy niech się pan pochwali tutaj kolegom, że tak. Złożył pan propozycję panu Stanisławowi, że chętnie sieci zabierze. Teraz to mogą mieć po prostu w pretekstu. Ja to usłyszałem na miejscu. Ale panowie będąc na miejscu, powiedzieli, że pan im złożył propozycję, że oni mają umiemy zabrać, pan zabierze się. Dobra. I to była decyzja policji, nie pana prezesa. Ja sporządziłem na to notatkę, sieci zostały przekazane panu prezesowi, a później dalej zostały przekazane do Państwowej Straży Rybackiej. Dobrze, nie ma I tu nie ma nic tego. Jeżeli ale dlaczego jeżeli pan myślał, uważał, że zaistniało przestępstwo, to trzeba na miejscu poczekać. Był pan, ja byłem na miejscu, ale to na miejscu chyba nie było. Dlaczego mnie obciągniono przed gazetą, a dlaczego mnie był skazany na waszą pracę? Niech się pan pyta w gazecie, dlaczego pan tak opisany. To ja mam dwóch świadków tutaj, Tylkowski i Żybyszkiewicz, i te świadki były zabrane z rybami, które były żywe. Nie, rybami, nie. I Ostrowski wziął na łódkę zawrotowo. Nie, serdecznie. I czy to już nie jest legalne? Proszę bardzo.